Jak przyjechałem do Kotliny Kłodzkiej, do miejscowości Szczytna, gdzie była ogromna huta, też szczytna, byłem tak zaskoczony, bo nigdy nie widziałem huty szkła, że po prostu, no, jak zwięźle mówiąc, zbaraniałem. I ponieważ nie lubię przegrywać, przyjąłem się do pracy. I posadzono mnie tam wśród samych kobiet, które malowały szkło, żebym projektował kwiatki. No, po dwóch dniach przestałem to robić. W wyniku właśnie tych zmian powojennych myśmy zyskali huty, o jakich nam się marzyło. To była Szkalska Poręba, 18-wieczna huta, wspaniała, druga szlifiernia w Piechowicach, stronie śląskie, Szczytna. Troszkę Niemców było, ale oni podobno, bo ja wtedy jeszcze nie pracowałem, oni wyjechali, ale przyjechało szczególnie, powiedzmy, tutaj do Szczytnej trochę hutników pochodzenia rumuńsko-niemiecko-polskiego. Troszkę różnych hutników z Piotrkowa, z Krosna, bo tam było nasycenie. W Piotrkowie była największa huta szkła, gdzie no, Polacy pracowali. Myśmy nie mieli tradycji takich wielkich. Krosno było przedwojenną hutą, częściowo zniszczoną w wyniku wojny, ale to była spółka przedwojenna, żadnego designera nie mieli. Ale stworzono szkoły szklarskie, zawodowe dwuletnie, trzyletnie, technikum w Wołominie, zaoczne, na AGH Wydział Ceramiki i Szkła, w Akademii wówczas Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych Wydział Ceramiki i Szkła, jeden z nielicznych w Europie, no, a później szkolenie przywarsztatowe. Brało się chłopaka, który trzymał formę szklarską, potem dmuchał banieczki, a potem już dmuchał do formy. A potem powstała szkoła szklarska w Zawierciu, w Krośnie, w Szczytnej i kształciła hutników, kształciła szlifierzy, kształciła grawerów. Sukcesy polskiego szkła, przede wszystkim upraszczając sprawę, brały się z niebotycznego kursu dolara. Myśmy sprzedawali za parę centów, oni sprzedawali za paręnaście dolarów. I brali dosłownie wszystko, bo towar był atrakcyjny. Myśmy najpierw mieli 6 kolorów szczytnej, ale w Polanicy mieliśmy kolorów i odcieni około 30. Ówczesny eksport był uzależniony od projektantów. I jeżeli osiągnąłem coś w tej hucie Sudety, bo tak się nazywała, to dzięki eksportowi. Klienci się szybko zorientowali, że projekty mają za darmo. Bo ja siedziałem przy klientach i rysowałem. Tu w tym momencie, jeżeli koledzy designerzy mnie słuchają, to pukają się w czoło. Takich numerów się nie robi, prawda? Ale ja zionąłem wręcz ogniem i bardzo chętnie uczestniczyłem w rozmowach z przedstawicielami tych firm. I jeżeli oni akceptowali ten projekt, to wszystko, co było przygotowane do jego natychmiastowej realizacji. Drążono formy w drewnie, następnie zespół pana Witowskiego, mojego kochanego hutnika, 5 osób czekało z piszczelami, dmuchali i za 3 godziny od momentu akceptacji tegoż klienta, pana Wilkinsona, czy Jaffy Rose, czy tam tacy przyjeżdżali, prawda, dziewczyna przynosiła ciepły dzbanek, czy tak, new water set and fruit set. Ja się musiałem dostosować do wymogów rynku. Na przykład do Anglii musiał iść dzbanek koktajlowy 40-uncjowy i duży dzbanek na 52 uncje. Trzeba było to wszystko nauczyć się. Ja dzisiaj na jednym wdechu mogę powiedzieć podstawowy zestaw kieliszków. Likier, port, sherry, klaret, goblet, koktajl, szampan, szampan flet, szampan niski. Klienci przyjeżdżali wcześniej, kilka miesięcy pytając, czy Chorobowy będzie w pracy. To doprowadzało moich dyrektorów do szewskiej pasji, prawda? Dlaczego on nie dzwoni do dyrektora? Ja siedziałem przy nim i on mówił, czy nie zechciałby pan mi zaprojektować kufel 3/4 pinta? Mój Boże, ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest pint, prawda? Musiałem się dowiedzieć, nauczyć. To bardzo proste. Jeden pint to jest 20 uncji, jedna uncja ma 28,35 g, mnożymy, dzielimy i już jest. Ja do dziś mogę określić pojemność szklanki w uncjach, ale w gramach to muszę przeliczać. Bardzo wiele projektów robionych na eksport to były kompilacje przewożonych wzorów adoptowanych do naszych warunków. Ja byłem zawsze temu przeciwny. To różnymi metodami. Mówiłem, że to jest niemożliwe w naszej produkcji na przykład. Proszę bardzo, mamy podobne
jeżeli pan chce, i nie będziemy robić. To w Polanicy to 100% były to nasze. Ba, w Polanicy było pierwsze i ostatnie w Polsce, troszkę wzorowany na Rosenthalu, który ma Rosenthal Line Studio, prawda, i skupia zawsze na jakiś okres designerów, to myśmy stworzyli takie studio w Polanicy, gdzie pracowało no, pięcioro moich byłych studentów i każdy przyjeżdżał tylko na 3 dni w miesiącu, a pozostałe dni siedział w domu i projektował. Trzeba trochę cierpliwości, zrozumienia, że druga strona ma też swoje zdanie, nie tylko moje jest ważne, umiejętność współpracy z pionem technicznym, ale pamiętając, że końcowy efekt jest i tak ekonomiczny, bo to jest najważniejsze, szczególnie dzisiaj. Ile możemy na tym stracić lub zarobić? To jest ten dylemat. Trzeba sobie wypracować pewien charakter współpracy, że ja idę, ja jestem potrzebny w ogólnym procesie produkcji. Mało tego, ode mnie się ta produkcja zaczyna. Umiejętności wdrażania projektów. To jest bardzo ważne, bo jeżeli to, co nieraz tłumaczę moim studentom, że na szkle, prawda, porównując grafików, że to jest kawaleria, pieropusze, fanfary, prawda, i tak dalej. Rzeźbiarze też mają duże ręce, teraz nie wiadomo, co jest rzeźbą, co nie jest rzeźbą, ale szklarze muszą być komandosami, bo jak mówię takiej dziewczynce, dziecko, pojedziesz do Krosna, ogromna huta, musisz się tak pokazać, żeby wszystkim dech zaparło w piersiach. No, musisz mieć własne zdanie, które umiejętnie trzeba przekazać. Nie można być ani agresywnym, ani zbyt stabilnym. To wymaga. Projektowanie przemysłowe jest fascynujące. Jeżeli się widzi swój kieliszek jeden, no to jeden, ale jak leci setka przez piec tunelowy i ja widzę walory pozytywne lub negatywne tego kieliszka, to jest to wielkie przeżycie. Historia szkoła Antico to była moja riposta na zarządzenie ówczesnego ministra budownictwa materiałów budowlanych, ile pęcherzyków w szkle może zawierać dany wyrób. Od 3 do 5, czy tam do 10, już nie pamiętam, w każdym razie nie przekraczało to liczby 10. I ja się wkurzyłem i po prostu zaprojektowałem szkło, w którym było parę set pęcherzyków. I na naradzie, która odbywała się w Ministerstwie Budownictwa Materiałów Budowlanych, powiedziałem, że 3 do 5 pęcherzyków to jest wielkie nieszczęście, ale 350 do 500 to już jest ogromna zaleta. I szkło Antico jest nową strukturą w szkle. Nie nową w sensie historycznym, bo całe pokolenia szklarzy marzyło, żeby te pęcherzyki ze szkła odprowadzić, a ja wprowadziłem z powrotem. Trzeba było te pęcherzyki wywołać sztucznie i myśmy dawali hutnikom siarczan miedzi i oni narzekali, że im opary tego robią, że w ustach jest jakoś tam, już nie pamiętam, słodko się robi, czy coś takiego. No ale nasza reprezentacyjna sprzątaczka, która miała ogromne poczucie humoru, mówi: oj, posypałby pan proszkiem Xi. Ja tak pomyślałem, zaraz, no proszek Xi musi zawierać trochę sody. Panie Zygmuncie, bardzo proszę. No znowu pan co wymyślił? No ja mówię, no tak, no proszę bardzo. Patrzę się, przepiękne pęcherzyki, jak łatwo. Słodko się wam robi? No, to teraz będzie wam słodko, dlatego że się nie robi w ustach słodko. W końcowych latach 40. warszawscy plastycy, to była pierwsza taka grupa, to była pani Manteuffel, pani profesor Jastrzębowska, pan Ptaszyński. Oni nawiązywali do przedwojennych realizacji profesora Kurządkowskiego, bo za ojca chrzestnego właściwie sztuki użytkowej to się uważa właśnie profesora Kurządkowskiego, przedwojenny. Przedwojenna polska sztuka użytkowa odnosiła wspaniałe sukcesy światowe. Zdobywaliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Paryżu, prawda, trofea. Była spółdzielnia Ład, która przetrzymała okres wojenny, wtedy nie był ten, ale produkowała meble po wojnie. I właśnie te osoby, pani Jastrzębowska, pani Manteuffel i tam profesor Wincze, projektowali te meble. To były piękne meble, w których był pewien element polskiej sztuki ludowej, jakiś tam
kogucik, jakiś coś. Co oczywiście większość moich kolegów uważała, że to jest negatywny aspekt, stosowanie elementów sztuki ludowej do sztuki profesjonalnej. Ale wydaje mi się, że to było niesłuszne, bo niektóre prace, jak to zwykle bywa, były lepsze, były gorsze, prawda? Ale były ciekawe. Pan Tomaszewski, który w Szklarskiej Porębie zaczął projektować szlify na kryształy, takie zdobiny i tak dalej. I to robiło furorę. No i potem pierwszy rzut absolwentów już naszej katedry. No, świętej pamięci Jerzy Orkusz, znakomity i projektant, i organizator, Jarnicki, który pracował w Zawierciu. I oni przetarli ścieżki dla następnego. To państwo Drozdowie, oboje znakomici, prawda? No, pani Puchałowa, Szklarskiej Porębie. No, ja już dołączyłem do nich, bo to był... To były różnice jedno-dwuletnie, prawda, między nami, jeśli chodzi o studia. No i potem prawie w każdej hucie był jakiś projektant. To się zaczęło psuć w latach 80. Myśmy jeszcze w Polanicy to utrzymywali, ale to już były sprawy ekonomiczne odgrywały. Drożał gaz, warunki produkcji były coraz droższe. Nie można było sobie pozwolić na jakieś eksperymenty. Muszą być trzy czynniki, które decydują o produkcji. Koncepcja, technologia. Koncepcja wiadomo jaka. Technologia, czy to szkło prasowane, czy dmuchane, czy ołowiowe, czy sodowe, czy takie, czy siakie. I wykonanie. Czy to jest ręcznie piszczelem, czy to jest wytłaczane, czy to jest jeszcze inną metodą. Ja uważam, że takich emocji, jakie dostarcza projektantowi widok własnego projektu lecącego seryjnie, jest niepowtarzalny. Byłem zaproszony na wernisaż kopii Bitwy pod Grunwaldem. Prowadzący grupy bardzo zwięźle określił, co to jest szkoła artystyczna, mówiąc: a teraz idziemy na wystawę szkoły artystycznego Zbigniewa Chorobowego, czyli takiego szkła, które do niczego nie służy, idziemy dalej. To jest szkło, które do niczego nie służy, sprawia nam radość. W zasadzie konsekwentny byłem, to mogę powiedzieć na pewno, i wierny temu szkołu. Uprawiałem to, co było możliwe, prawda? Czyli wzory do produkcji, bieżącej produkcji, i te były takim moim zapleczem. Bo klient akceptował, składał zamówienie i już była sprawa zrobiona. Znaczy, nawiasem mówiąc, mi nigdy nikt nie zapłacił za żaden projekt. Dzisiaj młode pokolenie designerów w ogóle patrzy na mnie jak na idiotę, prawda? Ale takie były czasy. Ja byłem na etaciku i tak to realizowałem. Cieszę się, że powracamy mentalnie i fizycznie do najlepszego okresu powojennego naszej sztuki użytkowej. Sztuka użytkowa lat 70. to naprawdę zaowocowała licznymi realizacjami i wielkimi nazwiskami. Gdyby Syrena weszła według projektu zespołu świętej pamięci Cezarego Nawrota, mielibyśmy jedno z najlepszych aut w Europie. Tak samo profesor Meissner, którego projekty samochodów nigdy nie ujrzały światła dziennego. Myśmy mieli sławne meble państwa Kowalskich. Gdyby weszły do produkcji i nikt ich nie poprawiał, byliśmy w czołówce Europy. I mieliśmy polski len, i polskie tkaniny, i z Bytomia garnitury, i buty z Chełmka. Jak w Chełmku pokazano mi buty, to ja po prostu nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Myśmy reprezentowali wtedy, to prawdziwa sztuka użytkowa, tylko ona się musi opierać na przemyśle.